Moi kochani, witam was serdecznie ponownie na nieswoim kanale. Pod ostatnim odcinkiem, na którym włamałam się na konto Farela, zostawiliście bardzo dużo łapek w górę. Więc zapaliła mi się taka lampeczka nad głową, że chyba warto by było nagrać kolejny odcinek i znowu wydać nie swoje gemy. Wczoraj Krystian opowiadał mi cały dzień o jakiejś aktualizacji, w której jest jakaś Godzilla, jakieś jaja, w których wypadają jakieś dziwne mutacje i powiedział, że jak wróci z fryzjera, to będzie to nagrywał, więc ja go uprzedzę i zrobię to za niego, razem z wami. Wiem, że lubicie, jak wkradam się na konto Farela, więc zawrzyjmy umowę. Wy zostawiacie pod tym filmem 10 tysięcy łapek w górę, a ja przy następnej możliwej okazji znowu to zrobię. I wydam wszystko, co ma na koncie. A więc jesteśmy na miejscu. Farel na swoim koncie ma 1404 gemy, które z przyjemnością dzisiaj wydam. 2369 monet i 1213 błyskotek. W sklepie widnieje taka oferta jak potworne jaja. Zanim cokolwiek klikniemy, to upewnijmy się, czy aby na pewno jest wpisany kod Farel w sklepie. Mam nadzieję, że wy też za każdym razem się upewniacie. Zanim przejdziemy do oferty, to otwórzmy sobie jeszcze te darmowe nagrody, czyli mamy tutaj monetki, bardzo rzadki i znowu monetki. Kolejny star drop, rzadki, monetki. A tutaj mamy przypinkę Squad Busters, czyli do tej gry, która pojawi się za miesiąc. Mam nadzieję, że czekacie tak samo jak my. Odbieramy. Wow, czary mary. No dobra, no to klikamy w końcu nasze potworne jaja. Okej. Te potworne jaja są też potwornie drogie, bo za jedną paczuszkę, w której jest 6 jaj, płacimy aż 79 gemów. No dobra, no to kupujemy. Uwaga, pierwsze jajo. Żeby je otworzyć, musimy tak pocierać palcem o ekran. Okej, 200 monet. Kibicujcie, żeby wyleciało coś mocnego! Co to jest? Mutacja od razu na wejściu! Kolczasty granat Spike dzieli się na więcej pocisków. Pierwsza mutacja i to od razu do legendy, więc ja chyba będę miała szczęście w dzisiejszym odcinku. No to lecimy dalej. Otwieramy kolejne jajo epickie. Wow! Co jest? Ej, to jest za łatwe. To mi coś za łatwo idzie. Ja chyba cię schakowałam. Mutacja do Bo. Bo może mieć nieograniczoną liczbę min na polu bitwy i ma zwiększone super doładowanie. No, my teraz będziemy niepokonani. Lecimy dalej. Rzadki, bardzo rzadki. Co jest? Z tego same mutacje wylatują. Mutacja do Karla. Karl zyskuje zwiększoną szybkość podczas szalonego obrotu, a jego kill-off również jest szybszy. Jeżeli otwieracie tą ofertę, to koniecznie pochwalcie się w komentarzu, jakie mutacje udało wam się zdobyć. Kolejne jajo! Tylko monetki. Otwieramy kolejne. Bardzo rzadka mutacja, moi drodzy! Ile tych mutacji już wypadło? Tik. Główka Tika przywołuje teraz dwie dodatkowe głowy. Czyli tak naprawdę mamy potrójnego ulta. Okej, to by było na koniec tej paczuszki. Szybko zjedliśmy te jaja. Z 6 jajek poleciały nam aż 4 mutacje, więc mi się wydaje, że grubo. No dobra, ale nie zatrzymujemy się. Lecimy dalej. Otwieramy kolejne jaja. Jak na matkę smoków przystało. Czy tam Godzilli. Kolejna mutacja! Bijemy rekordy, moi widzowie! Brokowa rakieta Broka wystrzeliwuje dodatkową rakietę. Mam nadzieję, że liczycie, bo ja już się pogubiłam. Kolejne jajo! Ej, bardzo przyjemny ten opening, powiem wam. Janet upuszcza znacznie więcej bomb podczas Kraskendo i ma zwiększone super doładowanie. Jak myślicie, będzie mutacja czy nie? Bardzo rzadki, epicki! Co tutaj się dzieje? Mamy kolejną mutację do Pam. Pam ma nieograniczoną amunicję. Mi się wydaje, że my w tym openingu otworzymy mutację do wszystkich zadymiarzy. Krystian chyba nie będzie zły, jak wróci. Lecimy dalej. Punkciki mocy. I kolejny epicki, mityczny. Błyskotki. Mityczne błyskotki, ale jak to? No dobra, chyba ostatnie jajo. I kolejna mutacja! Mutacja do Melody tym razem. Wokół Melody mogą orbitować dwie dodatkowe nuty, a jej nuty utrzymują się dłużej. Teraz Krystian nie będzie wiedział, jakim zadymiarzem ma grać. Otworzyliśmy kolejną paczkę i z kolejnych 6 jajek mamy kolejne 4 mutacje, więc idzie nam naprawdę dobrze. Ale nam oczywiście dalej mało, więc nie zatrzymujemy się, otwieramy dalej!
I epicki, mityczny, legendarny! Żartowałam! Znowu te mityczne błyskotki. Teraz będzie legenda! Monetki. Chyba nasza dobra pasa się skończyła. Zostawcie łapkę w górę, bo wasze łapki w górę pomagają. Lecimy, epicki, mityczny, legenda! Woo! Mamy to! Nowe przebranie! Zarąbiście, ale myślałam, że to będzie legendarna mutacja. Niebieski super strażnik Brock. Maksymalna siła. Wygląda jak Power Rangers. Kto oglądał Power Rangers, łapka w górę. No to lecimy dalej, epicki! Spray. Co to za glutek? I kolejne jajko. I kolejna mutacja, moi drodzy. Mutacja do Ash. Ash przywołuje więcej małych pomocników i ma zwiększone super doładowanie. Let's go! Punkciki mocy. Znałam za szybko i od razu otworzyłam ikonę gracza. I to jest, moi drodzy, chyba Godzilla rozwalająca statek. Dobra, słuchajcie, mamy na koncie jeszcze 1167 gemów, więc podwajamy stawkę i wjeżdżamy teraz po 12 jaj. A co? Lecimy! Pierwsze mityczne... Błyskotki! Znowu te błyskotki nieszczęsne! Rzadkie, bardzo rzadkie, epicki, mityczne! Nope! Bez sensu. Za szybko się nakręcam. Lecimy dalej. Wow! Mutacja! Tym razem do kruka, czyli legendarna! Nóż sprężynowy kruka wraca teraz do niego. O proszę. Lecimy dalej! Punkciki mocy. I kolejna mutacja. Riko. Wszystkie pociski Riko odbijają się więcej razy. To da się jeszcze więcej razy? Rozbijamy kolejne jajo. I kolejna mutacja. Naprawdę easy opening. Raps. Wiązka laserowej double tufki Rapsa odbija się dłużej i dodaje jeden pocisk. Kolejne jajo. Błyskotki. I kolejne jajo. I mamy to. Mutacja do Colta. Sześciostrzałowce Colta mogą niszczyć teren i mają większy zasięg. Nie zatrzymujemy się, epicki! Słuchajcie, ten opening się chyba dzisiaj nie skończy tak szybko. Mutacja do Bell. Paralizator Bell dzieli się na 5 dodatkowych paralizatorów po trafieniu. Okej, okay. Brzmi groźnie. I mamy kolejną mutację. Znowu do legendy! Leon przywołuje dwa klony po użyciu bomby dymnej. Wow! To będzie wyglądało ciekawie. Monetki. Bardzo rzadkie, epickie, mityczne. Błyskotki, jak to mnie troluje. Słuchajcie, na 12 jaj trafiliśmy 6 mutacji, więc myślę, że spoko wynik. Dajcie znać w komentarzu, którą z tych mutacji chcielibyście najbardziej mieć w swoim wyposażeniu. Lecimy dalej, bo mamy coraz mniej czasu, a jajek jest jeszcze sporo do rozbicia. Moi drodzy, mamy to kiełek! Kiełek rzuca dodatkową bombę siewną przy każdym ataku. Dzięki. Bardzo rzadki, epicki! Mutacja do Hanka. Hank aktywuje rybne torpedy za każdym razem, gdy zostanie trafiony. Spoko. Kolejna mutacja. Mutacja do Franka. Frank jest szybszy. No w końcu ruszy się ten człowiek. Ma więcej punktów życia, a jeszcze więcej punktów życia. A jego cios młotem niszczy ściany. Kolejne jajo. Błyskotki. I kolejne jajo. Epicki. My będziemy dzisiaj mieli na pewno komplecik. 100 mutacja, dopalacz nitro, 100 jest trwale naładowany. O! Kolejne jajo, epickie! Co tutaj się dzieje, widzowie, dzisiaj? Mutacja do Rose przywołuje krzaki wokół siebie podczas używania mocnego materiału. I lecimy dalej. Mutacja do Penny. Umiejętność daleki strzał Penny wykorzystuje dodatkowe działo. To była 6. mutacja w tym openingu, więc możemy pobić rekord dzisiaj. Lecimy z kolejnym jajem. Błyskotki. I mutacja mityczne. I kolejne jajo epicki będzie. No weźcie mi, nie trolujcie. Musi być. Aż. No dawaj. Yeah! Mamy
mamy to! Mutacja do Max. Max ma nieograniczoną amunicję. Co? Okej. Okay. Osiągnęłam kamień milowy, otwierając jajka. Ładuje nam się taki jajo ze skinem do baza, więc klanowicze, nie musicie mi dziękować za to. Odbieramy. 5 klejnotków. Krótka przerwa na sprawdzenie, ile mamy mutacji. Znaleziono 27 na 40, więc bardzo możliwe, że w dzisiejszym openingu zdołamy zdobyć je wszystkie. Trzymajcie za to kciuki. No to let's go! Dalej otwieramy jaja. Mityczny, legendarny, co? No dawaj, dawaj! Nowe przebranie! Czarny super strażnik Brock! Maksymalna siła! Czarny Power Rangers odblokowany. No, Krystian będzie na pewno zadowolony. I kolejne jajo. Monetki. I lecimy dalej. Mamy to. Kolejny do kolekcji. Mutacja Search. Osiąga maksymalny poziom po jednorazowym użyciu superataku, imprezowe sztuczki i ma zwiększone super doładowanie. Next. Voila. Tym razem do Mech. Mech ma podobno najlepszą mutację w grze, więc Farel na pewno będzie zadowolony. Umiejętność cel uzyskany Mech wystrzeliwuje 2 dodatkowe pociski. Lecim! Punkciki mocy. I kolejne jajo epickie! Ikona gracza, jakaś bramka. Aha, Godzilla strzelająca gola. I kolejna mutacja. Do Eevee! Eevee przywołuje 2 młode po trafieniu. I kolejne jajo. To już się zaczyna robić trochę nudne. Mutacja do Gale. Wir polarny Gale jest teraz szerszy. Spoko. Kolejne jajo, bardzo rzadkie. Błyskotki. Rzadki. Kolejna mutacja. Mutacja Grom. Bomba gromowa wystrzeliwuje 4 dodatkowe pociski w trajektorii o kształcie X i ma większe super doładowanie, moi drodzy. Bardzo rzadki. To się dzieje tak szybko. Shelly. Strzelba Shelly strzela dwukrotnie. Mhm. To teraz na blisko nie podchodź. Bardzo rzadki, kolejne błyskotki. Od razu lecimy z kolejną paczuszką. Punkciki mocy. Kolejne punkciki mocy, już nie chcę oddawać mutacji. Dawaj mutację, no! Słuchaj się. Mamy. Mutacja do Bi. Wielkie żądło Bi wystrzeliwuje teraz również pociski dzikiego roju. Next jajo. Kolejna mutacja. Do baza. Torpedowy rzut baza ma większy zasięg. Spoko. 100 monet. Mutacja. Teraz będziemy strzelali, co będzie. Mutacja Lola. Lola przywołuje dodatkowe ego podczas używania superataku Megalomaniaczka i ma większe super doładowanie. Monetki. Mutacja. Nie trafiłam. Mutacja do Poco. Po trafieniu Poco leczy z czasem siebie i okolicznych sojuszników. Next. Monetki. Błyskotki. Mutacja. Monetki. Monetki. Nope. Błyskotki. Na złość mi robi ten Brawl Stars. Lecimy dalej. Bardzo rzadki mutacja. Do Squeaka. Wielka breja Squeaka tworzy teraz lepkie bomby, a Squeak ma większe super doładowanie. No i git. Kolejne jajo mityczne, legendarne! Ale je roztrzęsłam. Nowe przebranie, szkarłatny paladyn Serge. To już trzeci skin w tym odcinku, legendarny. I to jest chyba najrzadszy skin z tego całego w ogóle openingu. Łapka w górę za to. Wyposaż. Lecimy z kolejną paczuszką naszych jajeczek. Mutacja! Się gra, się ma. Mutacja do Nity. Nita przywołuje kolejnego Bruce'a. Mutacja! Bardzo rzadki. Błyskotki. Monetki! Kolejna mutacja! Czy ktoś to liczy? Mutacja do El Primo. Spadający łokieć El Primo ma większą szybkość przemieszczania się, a Zadymiarz zyskuje zwiększone super doładowanie i więcej punktów życia. Next! Epicki! Kurczę, już myślałam, że poleci dalej. Kredyty? Okej. Okay. Kolejne jajo, bardzo rzadkie. Kolejne kredyty. Słabo. Monetki. No dajcie jeszcze jakąś mutację. Chyba mi się wyczerpał limit na dzisiaj.
Kubicki! No! Dajcie żyć! Jakie kredyty? Piąty kredyt w tym openingu! Mhm. Chyba odblokowałam już wszystkie mutacje, bo to jest niemożliwe, że lecą mi same kredyty. Nuda! Jak zwykle pospieszyłam się za bardzo, klikając w telefon i od razu odblokowałam nowe przebranie, czyli czerwony super strażnik Brock, czerwony Power Rangers, czyli ten, którego wszyscy lubimy najbardziej. Czas sprawdzić nasze mutacje, mamy to! 40 na 40, dlatego na koniec leciały same kredyty, więc mamy komplet. Farel jak wróci, to nie uwierzy. Justyna! Justyna! Justyna, Justyna, co ty narobiłaś? Ale będziesz się cieszył! 28 minut nagrywki! Gdzie są gemy? Zobaczcie, ile jest gemów. Był 1000 coś. Posłuchaj, było warto. Widzowie, było warto? Jeżeli oglądacie odcinek do tego momentu, to napiszcie w komentarzu, było warto. Komień, tutaj nie kłamcie, pokaż co się dzieje. Otworzyłam ci wszystkie smoczy jaja. Co? Tak. I jeszcze na dodatek odblokowałam 3 legendarne skiny. Legendarne skiny? Jakie skiny? Nie gadaj, że Serge'a trafiłaś. Czekaj, gdzie ten Serge? Uwaga. Jest jo, moi drodzy, szkarłatny paladin Serge. No i co, mówiłam, że było warto? O kurde, no dobra. Plus do tego odblokowałam. No? 40 mutacji. 40 mutacji? Wszystkie? Wszystkie! Za niecałe 1000 gemów? Ani jednego jaja ci nie zostawiłam. No i dobrze, wszystko jest odblokowane, widzowie, ale będziemy teraz content kręcić, więc zostawcie łapeczkę w górę dla JJ-ki za to, że jej się udało wszystko trafić. Podejrzewam, jak ja bym robił opening taki przeogromny, to by mi się w życiu nie udało. Dobra, misiek, buziak się należy. Wam też, widzowie. Za to, że ją podpuszczacie łapkami w górę. No nic, ja zabieram się za nagrywanie kolejnego odcinka, a my widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, pa, pa! Pamiętajcie o łapkach, nie?